Cześć, Kirk. Kopę lat. O kurwa, Vi! Nie poznałbym cię na ulicy. Za to ty nic się nie zmieniłeś. Nic. A nic. Zostawcie go do cholery! No tak, bo wiesz, u mnie sprawy raczej powstają. Po malutku dobrze, jak mówią. Dobra, pogadajmy. No, usiądź sobie wygodnie. Mów. Już, już. No, słuchaj, sprawa jest prosta. Niedaleko stąd stoi sobie furgonetka, wypchana po brzegi Fantam. Jutro z rana ma pojechać pod granicę, ale do jutra jeszcze wiele może się zdarzyć, kumasz? Konkret, Kirk, co to za Fanty? Wszczepy bojowe, ale jakie? Eksperymentalna seria, towar, którego nie ma na ulicy, prosto z labu w Szanghaju. Aha, czyje to jest? A jakie to ma kurwa znaczenie, Vi? Ważne, że będzie nasze. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Brzmi za dobrze, żeby to była prawda. Ale trudno, niech będzie. Wchodzę w to. Prawda, prawda, najprawdziwsza! Super. Słuchaj, to widzimy się na miejscu. Wysyłam ci koordynaty. Dozo. Hej, hej, Vi! Tutaj, bracie! Hej, Kirk. Też się cieszę, że cię widzę, ale może nie tak głośno, co? Racja, racja, sorry. Nie ma co robić rawanu. Dobra, widzisz ten garaż, o tam? Furgonetka jest w środku. Wchodzisz, zabierasz sprzęt, wychodzisz, a potem dzielimy się 50-50. Jasne? Okej, to wchodzę. Oczy dookoła głowy, tak? Rozumie się. Czysty teren, kurwa. Fal się. Ciuchy? Ha! I to tanie podróby. Widać, Kirk miał lewe info. Nie pierwszy raz zresztą. Ale wiesz, może jeszcze wyjdziesz na swoje. Otworzysz stragan z dziadziną na bazarku w Kabuki albo coś. Wszczepy, kurwa. Z labu w Szanghaju. W dupę mu wsadzę te szmaty.
Żeby ktoś go zdrapał z chodnika i wsadził do trumny? Nie ma komu.